Od dziś całkowicie nieprzejezdny jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 479 pomiędzy Sieradzem a Podłężycami. Trasa z Sieradza do Widawy miała być zamknięta już w ubiegłym roku. Wykonawca zdecydował jednak, że mieszkańcy będą mogli przejeżdżać przez plac budowy drogi ekspresowej S8. Służył im do tego specjalnie wybudowany bypass. Teraz jednak nie będą mogli z niego korzystać. W tym miejscu będzie ruch zamknięty, droga będzie nieprzejezdna, jest odpowiednie oznakowanie. Objazd przez miejscowość Rzechtę. Trwać to będzie prawdopodobnie do kwietnia przyszłego roku. Z powodu długiej zimy i intensywnych opadów deszczu wiosną na budowie drogi ekspresowej S8 w okolicy Sieradza są pewne opóźnienia. Nie powinno to wpłynąć na termin ukończenia wiaduktu razem z dojazdami. Jak najszybciej, i taką zresztą mamy deklarację wykonawcy, jak najszybciej kończy się prace przy wszystkich wiaduktach, które pojawiły się na drogach przeciętych przez nową inwestycję, wtedy cały ruch lokalny spokojnie już może się odbywać tymi nowymi wiaduktami, natomiast wykonawca robi wszystko na dole bez żadnego stresu, już bez dodatkowego zagrożenia zarówno dla siebie, jak i dla tych, którzy jadą przez budowę. Ten objazd to dla mieszkańców wsi Podłężyce czy Piaski poważne utrudnienie. W drodze do Sieradza będą musieli pokonać dodatkowe 7-8 kilometrów. Jeżeli dojść na, to już trzeba mieć dwa auta, bo dojść na autobus tutaj się teraz nie będzie dało. No bo będzie, no tutaj jest całe odcięte aż do Rzechty, więc przejechać rowerem też się nie da. Także na rowerem 6,5 kilometra to już robi różnicę, a tym bardziej na pieszo. Także no po prostu trzeba mieć dwa auta, jeżeli dwie osoby pracują, to teraz się już nie da. Konieczność korzystania z objazdu najbardziej odczują rolnicy. Na szczęście skończyli już żniwa. Mają jednak przed sobą podorywki i zasiewy zbóż ozimych. No na pewno problem. No, na lewator teraz jechać ze zbożem, no gdzie jechać? Przez Rzechtę, a przez Rzechtę jak puszczą, to tam jest taka wąska droga. To przecież jest, naprawdę będzie ciężko się minąć tymi samochodami. Będzie utrapienie, no ale oni też muszą zrobić, przepraszam, muszą to zrobić, no bo kiedy zrobią? Bypass nie może jednak dalej być otwarty. Było to możliwe do czasu, kiedy były budowane przyczółki i płyta wiaduktu. Teraz rozpoczynają się prace przy nasypach pod drogę. Cała długość od początku jednego nasypu do końca drugiego liczy ponad 700 metrów. Nasypy ze względu na swoją długość i dość dużą wysokość wiaduktu, bo to jest 7,5 metra, u podstawy mają aż 50 metrów szerokości. Bypass nie zmieściłby się na terenie należącym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wybudowanie go w innym miejscu wiązałoby się z dzierżawą gruntów, a to dodatkowe koszty. Dlatego przez najbliższe miesiące kierowcy muszą po prostu omijać ten odcinek drogi wojewódzkiej 479.